Cześć, witajcie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak konturuję swoją twarz produktami na mokro. Oczywiście wzięło się to u mnie pod wpływem tego, że oglądam filmiki i dziewczyny pokazują taką nową paletkę z Kobo. Ja sobie przypomniałam, że mam w swojej nie paletkę Kobo, a taką z Senny. I kiedyś bardzo lubiłam ją i wracam do niej. Od tygodnia maluję się i efekt bardzo mi się podoba. Efekt jest bardzo naturalny. Oczywiście wtedy, kiedy nie przesadzę, bo można nałożyć za dużo tych produktów. Ja nakładam je w takich naprawdę minimalnych ilościach. Rozcieram i bardzo mi się to podoba, lepiej to wygląda niż zwykłe pudrowe róże, bronzery czy też rozświetlacze. Do tej paletki dołączę jeszcze rozświetlacz płynny z Becky i ponieważ tutaj jest w tej paletce jest taki róż bardzo delikatny, to ja ostatnio nakładam sobie To są cienie w kremie z Diora. A że jeden jest za jasny, a drugi jest zbyt intensywny, to ja sobie je mieszam i delikatnie wklepuję tutaj na szczyty, może nie na szczyt, tutaj na policzki, tam gdzie róż powinien się znaleźć. Także może nie będę zakręcała, bo zaraz będę je używać. Więc zabieram się do tego konturowania. I zawsze robię to sobie tak, że nakładam sobie najpierw brąz, czyli bronzer, nakładam sobie w bardzo niewielkiej ilości i jak będę widziała, że efekt jest taki mało zauważalny tego mojego konturu, to ja sobie po prostu wolę dołożyć niż później bawić się w rozcieranie. Choć muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie łatwiej rozetrzeć kremowy produkt niż taki zwykły bronzer czy też róż. Tutaj mam tylko nałożony podkład z Healthy Mix. Wszystko to jest dość takie plastyczne, lepkie, więc dla mnie zdecydowanie łatwiejsza aplikacja, nie muszę aż tak bardzo uważać. I tak jak widzicie, nakładam sobie tutaj na jakieś tam moje zakola, troszeczkę tutaj na skroni, no i tutaj jak zwykle w konturze bywa, ale dla mnie ważne jest to, żeby tu troszeczkę ten mój kontur jakby poprawić, bo mi tutaj już te policzki opadają, więc jak sobie je przybrązowię, to fajnie to wygląda. I najpierw rozcieram sobie ten brąz. Ja tak robię, nie wiem czy to jest... Czy tak powinno być? Ja do tej paletki miałam nawet instrukcję, jak się nią posługiwać, ale gdzieś mi się zapodziała, więc robię to tak, jak i efekt, który uzyskuję, podoba mi się, więc specjalnie się nie przejmuję tym, czy to jest dobra technika, czy też zła. I jak widzicie, świetnie się rozcierają te produkty, choć jak się je dotyka palcami, to one mogą się wydawać takie bardzo twarde, oporne w rozcieraniu, ale wtedy, kiedy łączą się z ciepłem skóry, są zdecydowanie bardziej takie łatwiejsze, rozgrzane są po prostu i są łatwiejsze do roztarcia. Ja tu na koniec jeszcze przypudruję sobie meteorytami z Guerlain, żeby moja buzia się za bardzo nie błyszczała. No i później to sobie jeszcze rozblenduję takim dużym pędzlem, żeby tutaj nic nie było widać, jakichś takich niedoróbek. Ładnie ten kontur tu wygląda. On jeszcze będzie troszeczkę zniwelowany, ale na razie to tak zostawię. I teraz nałożę sobie tutaj z tej paletki ten żółty produkt. Może tym pędzelkiem. Może niech będzie ten pędzelek. I rozjaśniam sobie tutaj okolice nosa i tutaj kącika wewnętrznego przy oku, ale nie nakładam go
na, tutaj na okolice oka, bo jest to zbyt ciężki produkt. O, mam nadzieję, że to widzicie. No i tam, gdzie to rozświetlenie jest mi jeszcze potrzebne, takie rozjaśnienie skóry, bo to nie jest rozświetlacz, on się tutaj nie błyszczy, te produkty są matowe, to jeszcze sobie dokładam w te miejsca, gdzie chcę uzyskać troszeczkę jaśniejszy kolor, a co za tym idzie rozświetlenie. I tutaj zdecydowanie nakładam naprawdę mało produktu, dlatego że można przesadzić, tak jak ze wszystkim, z każdym innym kosmetykiem, dlatego że tutaj, jeśli bym się zbliżyła do lustra i miałabym za dużo tego produktu, to po prostu to źle wygląda i staram się nakładać jak najmniej, żeby to było naturalne, ale też, żeby ten efekt po prostu miał szansę tutaj zaistnieć na mojej twarzy, efekt, czyli konturowanie. Także to tak na razie wygląda. Mogłabym jeszcze tutaj troszeczkę dołożyć, bo mi prześwituje taka czerwona skóra, więc jeszcze chyba to zrobię. To można bardziej wtedy, kiedy dokładamy ten produkt i dokładamy, to konturowanie jest takie bardziej widoczne, takie bardziej intensywne. Ja widzę, że w kamerze tutaj mam taki pasek ciemny, ale tego tutaj kompletnie w lusterku nie widzę, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że to naprawdę dobrze wygląda. Ja sobie to jeszcze później rozświetlę i wezmę sobie drugi pędzelek i nałożę ten żółty produkt tutaj, żeby rozświetlić jakby zewnętrzne strony mojej twarzy. I na to, bo to jest... Nie wiem, czy to ma za zadanie zastąpić róż, ten produkt właśnie różowy w tej paletce, ale on jest zdecydowanie dla mnie za jasny. Możliwe, że się go nakłada w jakieś inne części twarzy, ale ja sobie to tak wypróbowałam w tym ostatnim tygodniu i to mi się podoba i ja nie chcę niczego zmieniać, choćbym źle coś robiła, to nie jest dla mnie ważne. Najważniejsze, że ja mam się w tym dobrze czuć i tak rzeczywiście jest. No i tu zdecydowanie brakuje różu, więc zaraz dołożę sobie ten z te cienie z Diora. Tutaj mi to coś nie widać. Mam nadzieję, że wy... Tutaj mam dużo takich włosków, które mi wciąż rosną i rosną. I one mogą tam Wam się wydawać, że to jest właśnie ten bronzer, a to nie jest bronzer, tylko to są te moje włoski. Jeszcze sobie troszeczkę dołożę, ale to później wszystko jeszcze dokładnie rozpracuję. O, w ten sposób. No i buzia rzeczywiście zdecydowanie jest za jasna, więc nałożę sobie róż. Ja sobie je tu nałożę na wierzch dłoni i wymieszam te dwa kolory. Zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica. Nie, różnicy Wam nie pokażę, bo jest ten sam pędzelek, chociaż to troszeczkę może będzie widać. Tu jest ciemniejszy, poniżej jest jaśniejszy. Ja sobie je teraz wymieszam i nałożę na policzki małym pędzelkiem, bo nie mogę tutaj włożyć tego, który się najlepiej nadaje. Czyli taki skunksik, ale to nic nie szkodzi. Nałożę sobie bardziej precyzyjnym pędzelkiem, a później to rozblenduję tym skunksem. Bardzo mi się ten efekt podoba. On jest taki bardzo naturalny. Tutaj no naprawdę nie widać tej pudrowości. A sucha skóra zdecydowanie lepiej się czuje w takim właśnie mokrym produkcie.
Nie wiem, czy tam cokolwiek w kamerze widać. Także jako różu używałam swoich pomadek. Nie wszystkie się nadawały. Te, które miały takie wykończenie perłowe, no to to brzydko wyglądało, ale te, które są matowe, to odrobinę tylko fajnej pomadki, tą, którą na przykład lubicie, albo tą, którą nałożycie sobie na usta, no to to rzeczywiście bardzo dobrze wtedy wygląda. Mogłam to zrobić dzisiaj, jakoś nie pomyślałam. No, ale Wam o tym mówię, więc nie trzeba mieć takiej paletki do konturowania. Naprawdę, to może być to może być cień w kremie, to może być zaciemny podkład i też to bardzo fajnie wygląda. Jak widzicie, ja lubię sporo różu, więc sobie tak nakładam i nakładam. I zawsze odrobinę tego różu dodaję sobie tutaj do tego mojego konturu, żeby to tak jakoś wszystko ładnie współgrało. I jeszcze to sobie wszystko ładnie rozpracuję po całej buzi. I nałożę za chwilę jeszcze rozświetlacz. Tak patrzę w ten podgląd, bo wydaje mi się, że tam nic nie widać, ale później się okazuje, że na filmiku jest to widoczne. I z beki rozświetlacz. Tutaj bardziej by się mi przydał w kolorze... A, mam z benefitów, w ogóle nie pomyślałam o tym. W kolorze różowym, ale to nic, to nie przeszkadza w ogóle. On jest taki delikatny, że tego złota tutaj nie będzie w ogóle widać. A z benefitu mam rzeczywiście i złoty, i różowy, ale to nie ma większego dla mnie znaczenia. Jest niesamowity ten rozświetlacz z Becky. Uwielbiam go. Jest po prostu piękny. Kiedy za każdym razem, kiedy go nakładam, to on mnie zachwyca. Zaraz się do Was zbliżę, żebyście to zobaczyły jeszcze z bliska. I spróbujcie. No, nie ma potrzeby kupowania takiego produktu. Tak jak Wam powiedziałam, to mogą być wszystkie produkty, które macie w swoich toaletkach kremowe. I można najpierw sobie wypróbować, ewentualnie jak Wam się to bardzo spodoba, to można sobie wtedy taką paletkę kupić. I teraz jak zbliżam się do lusterka, to kompletnie nic tutaj nie widać. Tak jakbym miała naturalne to wszystko. Tutaj... No bardzo ładnie to wygląda, bardzo, bardzo ładnie, bardzo naturalnie, ale żebym się tak jeszcze nie świeciła, to sobie nałożę troszeczkę tych meteorytów z Guerlain, ale tutaj jest ważne, żeby teraz nie machać tym pędzlem, tylko stemplować, żeby sobie tego wszystkiego nie zniszczyć. Może tego bronzera mogłam sobie tutaj więcej dodać, bo... Ja w lusterku widzę, a Wy chyba tego nie widzicie w ogóle w kamerze. No, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Zresztą, tak jak mówiłam, ja ostatnio uwielbiam róże, a bronzer niekoniecznie, ale tutaj taki delikatny zarys tego mojego konturu jest i bardzo mi się to podoba. Naprawdę ostatnio cały czas, wciąż i wciąż. Jeszcze powinnam była sobie pomalować usta, ale to nic, to nie o to chodzi w tym filmiku. Mogłabym tutaj, już teraz puder mam nałożony, mogłabym sobie tutaj rzeczywiście pogłębić jeszcze ten bronzer, ale nie, to mi już w zupełności odpowiada i fajnie, fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba ten efekt, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo naturalny.
Paletka Skobo na pewno jest świetna, jak większość produktów z Skobo, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda tak naprawdę na żywo, bo tutaj boję się, że ten cały efekt będzie mało widoczny, ale to jest naprawdę w lusterku, to jest tak naturalne. Jest ta buzia ładnie rozświetlona, widzę, że są zaróżowione moje policzki, delikatny kontur jest, no i czego chcieć więcej, aby tylko to było takie świeże, naturalne i dodawało nam troszeczkę blasku, więc nic dodać, nic ująć. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!